Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj witam się z wami z kotem, bo tutaj wskoczyła do mnie, jak zobaczyła, że nagrywam. Dzisiaj witam się z wami też w takim filmie patriotycznym. Pokażę wam moją złotą, no może nie piątkę, ale raz, dwa, trzy, cztery, no złotą ósemkę polskich drogeryjnych kosmetyków, które są fantastyczne, fenomenalne i genialnie się u mnie sprawdzają. Jako że ja jestem patriotką, no to często sięgam po polskie produkty, często je testuję i powiem wam, że często się u mnie sprawdzają. Także co, jeśli jesteście zainteresowani i ciekawi, co wam pokażę, to zapraszam was do oglądania dalej. No i pierwszy produkt, który muszę wam polecić, który używam już bardzo długo, jest to serum naturalnie wygładzające z Resibo. Naprawdę świetny produkt, świetny. Ja nakładam sobie to serum wieczorem, no i daję czas mojej skórze, żeby przez noc wchłonęła wszystkie te składniki, rano budzę się z gładką, miękką skórą. Naprawdę świetne serum, no i świetna jest też cena, jak za taki skład, za taki naturalny i dobry skład, także polecam wam serdecznie. Serum generalnie ma bardzo fajną, taką wygodną pipetkę, jak widzicie tutaj nic się nie wylewa dzięki tej uszczelce i nie jest ono tłuste. Jest oleiste, ma strukturę takiego olejku, natomiast nie jest jakieś takie obślizgłe i tłuste na skórze, bardzo szybko się wchłania, no i zostawia skórę bardzo gładką. Dokładnie tak, jak tutaj producent gwarantuje. Kolejne dwa polskie ulubione kosmetyki to są dwa pudry Dr. Irena Eris Provoke. Dr. Irena Eris to jest taka nasza duma polska do makijażu, no i też do pielęgnacji, natomiast seria Provoke totalnie skradła moje serce. Są to dwa pudry matujące o wysokim stopniu krycia. To jest taki puder do poprawek w ciągu dnia. Naprawdę bardzo fajny i wiecie co? Zachwyciły mnie po prostu zapachy tych produktów. To już moje kolejne opakowanie, także bardzo, bardzo lubię ten puder. No i ten drugi puder to jest dwa w jednym, bo to jest podkład i puder. Gdy nałożymy sobie troszeczkę grubszą warstwę, to po prostu ten puder zamienia się w podkład i ma on bardzo wysokie krycie. A jeśli tylko sobie jakby omieciemy twarz, to mamy fajny efekt zmatowienia. Także te dwa pudry Dr. Irena Eris Provoke bardzo serdecznie wam polecam, bo są genialne. No i zobaczcie na te opakowania. No przepiękne. I bardzo takie, powiedziałabym, fajne do przechowywania, bo są takie płaskie, zajmują mało miejsca w kosmetyczce i w toaletce, także możemy sobie o tak położyć i mamy oszczędność miejsca. Także bardzo fajne dwa pudry. Kolejny polski produkt i mój polski hit to jest korektor Vibo, to jest Deluxe Brightener. To jest korektor... Ups, koci ogon, słuchajcie. No dzisiaj Lucia to już przechodzi ludzkie pojęcie. Tak się przytula i wchodzi. No i to jest korektor rozświetlający. Bardzo ładny efekt daje tutaj pod okiem. Bardzo ładnie rozświetla strefę pod oczami i też ma fajne krycie, słuchajcie, jak na taki drogeryjny korektor. Ja nie mam za bardzo takich problemów z mega cieniami pod oczami, natomiast są tam zasinienia tutaj, szczególnie koło nosa. I fajnie sobie radzi, powiem wam. Korektor jest w takim pędzelku. Tutaj musimy kręcić, żeby on wychodził, także naprawdę bardzo przyzwoity, fajny korektor i fajna cena. Zresztą ja w ogóle lubię Vibo, jeśli chodzi o tą szafę takich tańszych kosmetyków. Vibo jest naprawdę bardzo fajny, także ten korektor jest super. Dajcie znać, czy wytestowałyście ten korektor i co o nim sądzicie. Kolejny fantastyczny produkt polski, który uwielbiam i w którym jestem szaleńczo zakochana, jest to peeling śliwkowy z Ministerstwa Dobrego Mydła. Jest to peeling odżywczy na bazie brązowego cukru. Firmę Ministerstwa Dobrego Mydła prowadzą fantastyczne dziewczyny z pasją. Co one tam wyczyniają, co one tam tworzą, to jest bajka. Mydełka, właśnie peelingi, balsamy w sztyfcie, no same cudeńka, musicie koniecznie przetestować. To jest już mój drugi słoiczek, nie przestanę tego peelingu używać, nie przestanę go kupować, bo jest fantastyczny, a zapach to jest w ogóle kosmos. Najlepsze w tym peelingu jest to, że on złuszcza, ale również nawilża. Zostawia nam taką na ciele powłoczkę fajną. Mój przedostatni polski hit to również pielęgnacja i jest to krem Mokosz z zieloną herbatą. Korygujący krem pod oczy z zieloną herbatą. Słuchajcie, ja sobie ten krem używam już dość długo i bardzo, bardzo go oszczędzam. Nie wiem dlaczego, po prostu mi go szkoda i nakładam go wtedy, kiedy mam jakieś duże wyjście, ponieważ on przepięknie rozświetla strefy pod oczami.
Mam w sobie takie złote drobinki, które przepięknie tutaj korygują jakieś zasinienia, podrażnienia, nawilża i rozświetla w jednym, także to jest naprawdę super sprawa. Nie jest on przeciwzmarszczkowy dla dziewczyn już troszeczkę starszych, które potrzebują już jakiegoś liftingu, nie polecam, natomiast dla dziewczyn, które mają problemy właśnie z zasinieniami i z po prostu z suchą skórą pod oczami, on się sprawdzi genialnie. Przepięknie pachnie, Mokosz to polska firma, prowadzą firmę Mokosz osoby z pasją, również świetne produkty, różne serie, teraz szczególnie polecam ich nową serię ogórkową, natomiast ten krem musicie spróbować, super. Ostatni mój polski hit, który wielokrotnie Wam polecałam w filmach, ale również na Insta Stories, to maseczka z Taupy z serii Dermoface i to jest maska peeling gel korygujący niedoskonałości, czyli jakieś 4 w jednym. Ja sobie ten produkt używam jako maskę, ale później po zastygnięciu moczę sobie ręce i po prostu rozcieram go tak jak peeling, także używam jako 2 w 1, maskę i peeling, bo on ma w sobie takie fajne, dosyć ostre drobinki, także musicie z tym produktem uważać, ale fantastycznie matowi twarz. Powiem Wam, że tak uspokaja jakieś zmiany zapalne, jeśli macie trądzik, jeśli jesteście osobami młodymi, to polecam Wam stosowanie. Bardzo serdecznie Wam polecam Taupę, szczególnie właśnie ten produkt. Musicie szukać, bo nie w każdym Rossmanie ten produkt jest w tubce, bo również jest ten produkt w saszetkach, ale w tubce musicie szukać, bo on się po prostu bardziej opłaca, bo tutaj jest aż 25 ml. Dobra dziewczyny, to były moje wszystkie polskie hity. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, że z czegoś skorzystacie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy wśród moich polskich hitów jest Wasz polski hit i dlaczego go lubicie, co o nim sądzicie. I mam do Was prośbę, jeśli polecacie jakiś polski produkt z drogerii, ale nie tylko, to dajcie znać w komentarzach, co jest Waszym polskim hitem. Ja chętnie przetestuję i zasugeruję się Waszymi rekomendacjami. Także z góry dziękuję za wszystkie propozycje. No to co, na dzisiaj żegnam się z Wami. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film był dla Was przydatny. Buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa.